Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Napisała do mnie osoba, prawdopodobnie z tej firmy, Grizzly, czyli jak Grizzly, firma Zarys. Chodzi o rękawiczki nitrylowe. Poprosili mnie, czy nie chciałbym się pobawić. Nie jest to reklama, od razu mówię, nie dostałem za to pieniędzy. Wysłali mi w takiej paczuszce. No, przyjemnie. Ja już to otwierałem, jak widać, i w szoku byłem, jeżeli chodzi o skarpetki. Kunyfa. Dostałem skarpetki. Jest moc, co? Nie wiem, czy sprzedają w takich boksach. Nie mam pojęcia. No ale śmieszne, ciekawie. Smyczka i zapach. O, tego nie wyhaczyłem. Tak otworzyłem na szybko. Momencik. Otworzę. Uda się. Zapach jaki? Czy go powieszę w aucie? Wiesz co, tak, bo jest bardzo, kurczę, delikatny. Ciekawe, dobra. Teraz tak. Same rękawiczki. Tu jest 50 sztuk i z tego, co patrzyłem na internecie, 28 zł chyba. Tutaj cała ulotka, co jest grane, dlaczego, z czym, po co, struktura, bezpieczeństwo pracy i te inne historie. No jeżeli mają taką fajną strukturę, też, czyli będą takie antypoślizgowe, już miałem takie pomarańczowe, były bardzo ciekawe i nie pamiętam od kogo, komar. Skarpetki odkładam tutaj, to zresztą w ogóle to odłożę na razie, bo nas będzie interesować zawartość tej paczce. To kładę i teraz tak, od razu powiem, ja rękawiczki mam za darmo, dostaję, więc no właśnie, 50 sztuk, 28 zł i u mnie rękawiczki schodzą na potęgę z tego względu, że te, których używam, są nitrylowe, ale są bardzo takie, można powiedzieć, delikatne, no takie jednorazówki właśnie. I tu mocniej pociągniesz, zależy, nieraz jak się złapiesz, o widzisz, to tu się obrywa, ale są jak to, kurczę, no co, zobacz. Jak jest zimniej, jest gorzej, ale no rozrywają się, tak, ale widziałeś, musiałem użyć znacznej siły. Zaczynam, zobaczymy co z tymi. Tak, tu już czuję, że są grubsze. Tu zdecydowanie Elki, tak. Moja rąsia to Elka. Dopasowanie do mojej ręki. No dobrze, fajnie. Bo to jest też kwestia tego, słuchaj, jak są za bardzo opięte. Osobiście, czy chciałbym XL-ki? Chyba nie. Elki będą ok. Uwaga, próbuję. No, to w porównaniu do tych, to przepaść, bardzo mocne. Jeżeli chodzi o chwyt, no to tutaj zdecydowanie. Znaczy powiem tak, no ewidentnie są lepsze od tych, tu nie ma tematu. To już czuję, nie są śliskie jak te, to mnie przy nich nieraz wkurza. Nie wiem jak z wodą, będę musiał zmoczyć, kurczę. Zresztą ja się nimi pobawię. I później, wiadomo, wyrażę swoją subiektywną opinię. Na dzień dobry zdecydowanie lepsze od tych, bo są grubsze i są mocniejsze, no nie do urwania, naprawdę, rewelacja. Czyli zakładasz i tyrasz. Dobra, szkoda wyrzucać. Pomimo, że za darmo, szanujemy. Ok, ale żeby nie było, bo ja mam też takie. Te dostaję za darmo, w paczce też jest 50 sztuk. I te są dużo mocniejsze, jak widzisz. Nie do zajechania. I czy te leżą bardzo podobnie, co mi się podoba, bo w tych rękawiczkach mają tutaj, widzisz, długość, nie? Super. Podobnie upijają jak tamte, z tym, że te są śliskie i na palcach mają tylko takie jakby troszeczkę grubszą strukturę, ale są śliskie. Są śliskie. I teraz tak, w porównaniu do tych założę ponownie, teraz na lewą rąsię. Tak jak widzisz, tutaj... Ok, w której się wygodniej czuję? Ta mnie bardziej upija, ściska mi tak dłonie. To jest męczące, ja nimi długo nie mogę popracować. Zimą to po prostu, jak złapią zimne, to trzymają. Tu będzie podobnie. No ewidentnie te są lepsze, no to nie ma tematu. Tutaj chwyt, te są śliskie. Tu nie ma opcji, wszystko naprawdę. Tu jeżeli chodzi o chwyt, o tak, ojej. O, tu łapię. Nie, no to nie ma tematu. No ewidentnie są lepsze od tych, które ja mam. Ale wiadomo. Czy ja bym je kupił? No,
No, z tego względu, że mam za darmo, no to przecież nie będę sobie strzelał w kolano, ale jakościowo między tymi, które mam, naprawdę jest przepaść. Tu nie będę czarował. O, ale mocne. Ta też zresztą, z tym, że śliska. No dobra, słuchaj, zaproszę cię, inaczej. Pobawię się trochę nimi, tam jakieś wrzuteczki zrobię, że tam myję te sprawy, zakładam, żeby nie było tak, że przeskakuję od razu do wypowiedzi. Pobawię się nimi, poużywam i wyrażę sobą swoją subiektywną opinię, ale już na dzień dobry wiem, że już popracowałem troszeczkę, bo ja znam strukturę tych rękawiczek, bo miałem, naprawdę używałem takie, też dostałem, nie pamiętam, niewiele tam sztuk, ale one już się ułożyły do dłoni, właśnie to jest w nich fajne, że one, rozciągniesz je i one wracają, widzisz, patrz, i już, i tak jakby się dopasowywały do dłoni, nie męczą, a te mnie już wkurzają, już mam ich dosyć, naprawdę, te są dla mnie za ciasne. No jest różnica kolosalna, jakość moim zdaniem rewelacyjna. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Okej, pobawione troszeczkę. Jak mogłem, tak sprawdziłem rękawiczki. Już mi tu ich niewiele zostało. Firma Zares. I to jest ta sama firma, których ja używam rękawiczek. Różnica kolosalna. Słuchaj, teraz tak, jeżeli chodzi o rękawiczki. Zajebiste. Naprawdę. Tak naprawdę. Naprawdę tak naprawdę. Pięknie poszło. Miałem rękawiczki podobne do tych. Kiedyś, pomarańczowe to już mówiłem, i jeżeli chodzi o tamte, a te, to no jest przepaść. Mnie się nie udało ich rozerwać przy normalnej pracy. Przy autodetailingu to nie wiem, co byś musiał robić, nie mam pojęcia. Pracowałem tak, pracowałem specjalnie przy aucie, przy silniku, wymieniałem u żony, tak, z klaksonem tam coś było, tam trzeba było, rzeczywiście miejsca było tyle, że najpierw musiałem sobie rękę połamać, żeby tam, wiesz, i rękawice dobrze trzymają połamaną rękę, żeby, wiesz, tam dojście, więc naprawdę zadziorów, zahaczałem nieraz o coś i kurczę, patrz,
No nie udało mi się. Co jest fajne w tych rękawicach, że na początku je zakładasz i one tak jakby cię uciskały, a później tak jakby się do dłoni dopasowały, albo cię przestaje wkurzać, nie wiem. Ale najbardziej mi się podoba to chwyt, że są cały czas, można powiedzieć, tępe. Co bym nie złapał, to mam pewne, że trzymam. Przy tamtych niestety jest ślisko, co ja używam i rozrywają się przy najmniejszym, nawet nieraz jak zakładam, to się rozrywają. Tu nie ma opcji. Rozerwały mi się tylko przy jednym, w jednym momencie, słuchaj. Jak tutaj atakowałem też prace budowlane. Wszędzie, gdzie mogłem, to je sprawdziłem, żeby mieć pewność. Zacierałem tynk też, kurczę, przy domu i rozbierałem starą siatę, która ma chyba ze 30 lat, słuchaj. No to tam już nie ma opcji. Wiadomo, jak zahaczyłem, to ją porwało, ale to też nie jest tak, że się rozerwało całkowicie. Tam gdzieś dziura się zrobiła. Ja jestem w szoku. Naprawdę, zajebiste. Wiem, że ja te rękawice dostałem. Ja bym ich nie kupił z tego względu, że ja mam. Za darmo dostaję, więc kurczę, no to jaki jest sens? Patrzyłem cenę, tam jest chyba 38 zł, czy 28 zł za 50 sztuk. Kurczę, nie wiem cenowo, jak to jest, ale myślę, że to masz, kurczę, 50 sztuk 25 razy na dłoniach. No to w sumie jakbyś założył przy detailingu, to możesz od rana do wieczora. No ale dłonie też muszą trochę i oddychać, nie? Wiadomo, jak to jest. Tak czy tak, zajebiste, naprawdę. Zajebiste rękawiczki, mega mocne, pewny chwyt. I żeby je rozerwać, to trzeba być naprawdę, a czy być, trzeba się naprawdę postarać. Musi być coś naprawdę ostrego, naprawdę ostrego, żeby zrobić w nich dziurę. I gdzie byś ich nie użył, czy to warsztat, czy nawet właśnie tak jak budowlanka, czy nawet w ogrodzie, rewelacja. Naprawdę pewny chwyt i można powiedzieć pewna ochrona, jeżeli chodzi o chemię. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!